Czas Jaguara. Bitwa o Polskę. Przecież nie musiał iść do AK, a z własnej woli poszedł, bo szukał sprawiedliwości dziejowej. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej przysięgam być wiernym ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o niepodległość jej walczyć aż do ostatniego tchu w piersiach. Poprosiła obowca, czy może z kurtki zdjąć sobie na pamiątkę jedną gwiazdkę. Ten szyderczo powiedział w ten sposób: idź tam, tam leży ten bohater narodowy, ten bandyta, weź sobie tą jedną gwiazdkę. W czasach, gdy brunatną zarazę w Polsce zastąpiła jej czerwona towarzyszka, trwał opór ostatnich oddziałów konspiracyjnego Wojska Polskiego, wiernych przysiędze złożonej Bogu i Ojczyźnie. Ojczyźnie, za którą ci żołnierze gotowi byli walczyć do końca. Gotowi byli oddać swoje życie. Ale był tak zmasakrowany, że mama go nie poznała. Nie był podobny do człowieka. Karą za ich wierność były katownie bezpieki, łzy rodzin, bezimienne mogiły, których do dziś szukamy. Komuniści bardziej niż fizycznej siły takich oddziałów leśnych, jeszcze bardziej bali się zwyczajnie legendy o tych oddziałach. Bali się tego, że mogą stać się natchnieniem czy przykładem dla młodego pokolenia czy innych Polaków i pójdą w ich ślady. Poznaj historię częstochowskich żołnierzy wyklętych i kapitana Stanisława Lisieckiego, Jaguara, żołnierza Armii Krajowej i konspiracyjnego Wojska Polskiego. Zapomnienie trwające ponad 60 lat. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że w tym miejscu mogże znajdować się cmentarz bohaterów walczących o Polskę wolną, niepodległą. Cmentarz żołnierzy wyklętych, cmentarz żołnierzy niezłomnych. Tych, którzy powinni mieć swój cmentarz. Czas Jaguara. Bitwa o Polskę.